Siemano, siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie. Jak widzicie, na samym starcie od razu tablica w ręce. Z tego powodu, że zbliżamy się, jesteśmy o kolejny 1000 bliżej do 200 000. Ponieważ mieliśmy na poprzednim odcinku 196, ale już dzisiaj jest 197, a jeszcze dzisiaj będzie 198, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Co oznacza, że zostało nam już tylko 2000 subskrypcji do końca. Znaczy, tak naprawdę, widzowie, zostało nam 3000, ale wiecie, już jesteśmy, już tutaj jest, że tak powiem, 197 000 jakoś 600. Więc tak naprawdę dzisiaj już będziemy mieli 198, więc brakuje nam 2000, więc bardzo was proszę o to, abyście zasubskrybowali, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, ponieważ im szybciej wbijemy te 200 000, tym ja będę szczęśliwszy po prostu i tyle. To odrzucam tą tablicę na dzisiaj. A nie, tu jeszcze jedną rzecz trzeba zmienić, bo dzisiaj zapomniałem zmienić to na plusie, więc zmienię to tutaj, ponieważ my już w tym momencie, jak widzicie, tutaj było 59 000 ustawione, a my na plusie, ponieważ to co tam zrobiliście, to jest chory przyrost, na 2000 przyrostu było w jeden dzień, więc tam już w tym momencie mamy 61 000, więc bardzo wam za to, widzowie, dziękuję, że tak chętnie subskrybujecie. 60 000 chyba tam jest 100 jakoś właśnie, troszkę ponad, ja nawet nie wiem ile dokładnie, więc po prostu zostawię to tak, to nie ma większego znaczenia tam. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za to, że prężnie subskrybujecie. Odkładam tablicę i przechodzimy do naszego kochanego Minecrafta, w którym, prawda, dzieją się rzeczy przeróżne. I między innymi musimy pójść dzisiaj do tego, ojojoj, rozwaliłem tu tą pochodnię, do tego tosta, żeby zanieść tam nasze cenne itemy, ponieważ przygotowałem tam miejsce, w którym będziemy właśnie chować te nasze wszystkie najcenniejsze itemy. Ale to nie jest najważniejsze w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj, jak widzicie, jest Yeti i Palionka na serwerze, co oznacza, że dzisiaj możemy zrobić pewnego trolla i mam pewien plan. Nie powinienem tam iść do nich, bo ja tam się w sumie, szczerze mówiąc, boję chodzić do tego miejsca, w którym oni są gdzieś tam gdzie ja byłem więziony. Nie powinienem tam iść, ale kusi mnie, za bardzo mnie kusi, żeby pójść ich potrolować jakoś. Chciałbym ich skłócić, wiecie, jeżeli uda mi się ich skłócić, no to będziemy w zupełnie innej sytuacji, będziemy o wiele w lepszej sytuacji, ponieważ oni zaczną się kłócić między sobą i staną się o wiele słabsi, nie przejmą Palionowa. A ja jestem tutaj w tym miejscu i pierwsze rzecz, które muszę wam pokazać, to jest więzienie Yetiego, ponieważ było tutaj, jak widzicie, jest zamurowane, ponieważ zrobiłem mechanizm, który sprawia, że to się otwiera, więc mamy tutaj pięknie tak, tu zrobiłem to i mamy również obsydianowe, prawda, więzienie, ponieważ napisaliście mi w komentarzu, żebym właśnie zrobił z obsydianu to więzienie, żeby to ono, żeby było mocne po prostu. I pisaliście mi, że bym zrobił jeszcze tutaj dwa dla Milki i dla Palionki, więc prawdopodobnie tu i tu powstaną jeszcze po jednym więzieniu, tak żeby tutaj były wszystkie obok, aczkolwiek pisaliście też, żeby nie robić ich obok siebie, żeby nie mogli ze sobą rozmawiać. To też jest całkiem dobry pomysł, więc może zrobimy gdzieś indziej te więzienia, po prostu takie same pokoje, tylko w innym miejscu. Może to być też całkiem dobry pomysł, ale to nie na dzisiejszym filmie, to nie jest takie ważne. Dzisiaj najważniejsze jest znalezienie skrzynki, w której schowamy najcenniejsze itemy, ponieważ stworzyłem taką skrzynkę, idealną, idealnie schowaną i no, jak patrzycie tutaj na to, nie ma, dobra, inaczej. W tym momencie napiszcie w komentarzu, jak myślicie, w którym miejscu tutaj jest ta skrzynka. Ja wam powiem, miejsce, w którym jest ta skrzynka, jest widoczne na ekranie w tym momencie, więc zgadnijcie teraz, daję wam na to 5 sekund, żebyście napisali to. Wstrzymajcie sobie film najlepiej i napiszcie, żebyście mieli czas. Ale tak orientacyjnie daję 5 sekund, 5, 4, 3, 2, dobra, 1, 0. I uwaga, mówię wam, gdzie jest skrzynka. Na bank nikt z was nie zgadł, nikt, totalnie nikt. Uwaga, patrzcie to. Pum, pod mapą, widzicie to? Ja tu taką wykminiłem rzecz, że tutaj się nie rozwala to i można swobodnie wchodzić i wychodzić w tym miejscu, no to jest przecież genialne. I tu mamy skrzynkę, w której będziemy chować półcenne itemy, z tego powodu, że tutaj na przykład zostawimy sobie zbroję, tutaj na przykład zostawimy sobie potki na niewidzialność, tu zostawimy sobie takie jabłko, zostawimy złoto, takie, wiecie, że cenne, ale nie aż tak cenne jak na przykład te diamenty, które mamy. Chociaż wydaje mi się, że diamentowa zbroja może być bardziej cenna, bo jest ulepszona, tym bardziej, że na mending. Ale te diamenty w przyszłości schowamy w jeszcze jednej skrzynce, tam gdzieś schowamy taką drugą skrzynkę, zrobimy, ale to dzisiaj nie jest ważne. Dzisiaj to jest nam totalnie niepotrzebne. Dzisiaj będzie nam potrzebna na pewno potka na niewidzialność, ponieważ będziemy iść właśnie do tej twierdzy Yetiego. A tutaj, jak widzicie, jest takie przejście, to jest wyjście ewakuacyjne, jakby ktoś odnalazł tam tą bazę. Schodzę, biorę drogie te cenne itemy i uciekam w drugą stronę i nie zgadniecie, dokąd to prowadzi, nie ma szans. Nie, no pewnie zgadniecie, ale patrzcie, idziemy tu. No i tutaj póki co prymitywne, za obrazem. No ale jesteśmy tutaj w tym miejscu, w którym możemy jechać do mnie do domku. Więc tak to wygląda na dany moment. No wydaje mi się, że mogło być to zrobione lepiej. Na pewno tam to ukrycie za tym obrazem, myślę, że to zmienia, tak żeby to było lepiej ukryte. No ale póki co niech te obrazy po prostu tam zostaną.
to nie ma większego znaczenia, chociaż wydaje mi się, że obrazy w Minecrafcie to już jest coś takiego, że jak widzisz obraz, to na 99% tam po prostu coś za tym obrazem musi być. To już to jest taki, że tak powiem, klasyk. Ale to dzisiaj nieważne. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, idziemy potrolować Yetiego i Palionkę. Aczkolwiek, jeszcze o jednej rzeczy sobie przypomniałem, bardzo ważnej, którą muszę zrobić przecież, bo też mi pisaliście o tym w komentarzu, że w naszym dzienniku zdarzeń nie napisałem, co się wydarzyło dnia 6. A to trzeba prowadzić, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w razie, gdybyśmy kiedyś pamięć stracili na przykład. I żebyśmy sobie mogli przeczytać i przypomnieć. Ej, gdzie ja mam tą książkę? O nie, widzowie, straciłem książkę? Albo nie, ja ją może miałem tam na dole. Oj. Nie tak to miało wyglądać, spadło mi się tutaj na dół, ale dobra, spróbujemy stąd. Kurczę, wyjdę stąd czy nie wyjdę? Okej, wylazłem, dobra, tutaj. Ja już jestem tak naprawdę przygotowany chyba do trollowania całkowitego, chociaż przydałoby mi się jakiś TNT albo coś z takich rzeczy. Ja takie rzeczy chyba mam gdzieś u siebie, aczkolwiek jeszcze zobaczę tutaj. Czy ja tutaj tej książki nie mam przypadkiem, bo wydaje mi się, że ona tu... No, nie mogę zejść, dobra, tu jest ta książka, dobra, uwaga, co my tu mamy rozpisane? Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. Yeti mnie okradł z cennych rzeczy. I dzień szósty to była chyba ta ukryta baza, tak mi się wydaje. Ukryte więzienie dla Yetiego, coś takiego. Tutaj trzeba napisać. I dzisiaj jest dzień siódmy, to już sobie możemy napisać oczywiście. Robimy tak. Dzień siódmy, tutaj piszemy, że trolujemy Palionkę i Yetiego. Tak jest plan na dzisiaj, dobra, to dzisiaj zrobimy. Książkę wiecie co, zostawię tu, żeby ze sobą jej nie brać, żeby przypadkiem jej nie stracić. I idziemy szybko jeszcze ogarnąć sobie jakieś TNT. Mam nadzieję, że u mnie na chacie ono gdzieś tam było i że jakieś się tam jeszcze ostało, bo ja coś tam miałem, ale w sumie niewiele. Ale wiem, dobra, u siebie nie ryzykuję tym, czy mam, bo tam jest jeszcze zakaz wejścia, tam ten Yeti może grasować, ja nie wiem, czy oni tutaj gdzieś nie są. Teraz właśnie tak nie powinienem tu, że tak powiem, odważnie chodzić, pójdę do bzyka, bo on na pewno tu gdzieś jakieś TNT ma. Bo on na przykład, ja mi się kojarzy, że jak tutaj ostatnio do niego do skrzynek zaglądałem, to tu jakieś TNT było. Aczkolwiek może już go nie być. No najwyżej bez TNT zrobimy trolla, ale liczę na to, że gdzieś tutaj jednak się ostało jakieś TNT jego. O nie, chyba jednak nie ma. Nie no, widzowie, przeglądam te skrzynki i tutaj... O! Jest, dobra, jest, dobra, mamy TNT, już 64. Ja nie mogę, aż tyle chyba nie potrzebujemy, ale dobra, ja to oddam bzykowi, spokojnie, ja to oddam mu. Ale dzisiaj muszę niestety pożyczyć, tak to wygląda. Dobra, lecimy w takim razie w tamtą bazę. Ja wiem, że tutaj dało się fajnie przejść tędy. I tutaj był ten taki tunel, taki wiecie, na którym sobie tam ładnie szybko przejdziemy i uda nam się do nich dostać. Tylko gdzie on był? To było tu, to była ta tama taka i chyba... Tutaj jest właśnie, jest idealnie jest tutaj. Aczkolwiek, czy to jest, no nie, czekajcie, bo ja to chyba zamurowałem. I chyba tu jest jakieś przejście. Czekajcie, dobrze to kojarzę? Ja tędy gdzieś, tędy wyszedłem, tu gdzie są te liany, tak? Tak, dobra, jest. Okej, bo ja tam przełączyłem tą dźwignię i tutaj zmieniłem to wyjście. No nic, to wyjście nawet może i lepsze jest, chociaż... Nie wiem, czy tam to, czy nie zmienić tego, żeby to było na drugą stronę. Chyba zmienię to, ponieważ jak to tu skręcało, to przynajmniej nie było bezpośredniego dojścia do Palionowa. Myślę, że to zmienimy, no. Myk, niech to jest tak, tak jest lepiej. Dobra, lecimy w takim razie na miejsce. Tam mam nadzieję, że gdzieś tą Palionkę i Yetiego spotkamy, że oni gdzieś tam siedzą. No bo wiecie, to jest ich takie centrum dowodzące, że tak to ujmę, więc... Więc tam najprawdopodobniej powinni być. I mam nadzieję, że tam ich też zostaniemy. Więc uwaga, lecimy. Ja tu mam tą potę, mam potę. Dobra, ja już chyba piję. Wiecie, ja ją już wypijam, żeby dla pewności się nie rzucać w oczy. I możemy lecieć na miejsce. Nie wiem, nie mamy za dużo rzeczy do trollowania ich. Na przykład nie mam wiadra z lawą, aby się przydała mega. Ale dobra, no trudno. To tam już mówi się trudno i żyje się dalej, no. Zrobimy trolla ze strzałami, jakimś uderzeniem z miecza i takie tam inne. Bez jakichś przypadków. Dobra, jesteśmy tutaj, ja nie widzę ich ników. A nie, widzę, tam są na górze, okej. Czyli na spokojnie możemy wyjść. Oni tam sobie krążą, dobra. To my tutaj rozwalimy ten crafting. Okej, jesteśmy w środku. I... O, crafting mi ucieka. Dobra, robimy tak. Dobra, świetnie. Ej, to tu było rozwalone, oni to naprawili. O kurczę, oni to naprawili. Czy oni chcą tutaj kogoś znowu uwięzić? Ja mam nadzieję, że nie mnie, dobra. Ja na szczęście jestem na niewidzialności, więc mnie nie widzą. I możemy przejść tutaj gdzieś dalej. Dobra, czekajcie, gdzie oni są? Oni tam są gdzieś na górze. Musimy tam pójść ich potrolować i zobaczyć, co tam się kryje. Ciekaw jestem, czy tu się coś pozmieniało, bo póki co jest tak samo nudno, jak było. I w sumie dobrze, że oni tego nie rozwijają, ale nie wiem, jak tutaj na górze wygląda sytuacja. Dobra, jesteśmy już blisko. O, zróbmy tak, okej, myk, tu. Dobra. O, ale się wystraszyłem. O, dobra. Nagle mi tu przyszedł. Ej, Palionka. O nie, słysz. Gdzie ty jesteś? Na górze chwila, bo tu za dużo lawy było na dole. Co, to się odnosi
No to szybko, no widzisz, to, co się dzieje, no chodź tutaj, zobacz. Oni coś podejrzewają, coś tu się dzieje, nie wiem za bardzo co nawet. Ale dobra, czekajcie, zobaczymy, co oni tu robią. Czekamy na palionkę aż przyjdzie, żeby strollować ich jakoś. O, idzie palionka, patrzcie, robimy pierwszy troll, Szybko, no. Zobacz. Uderzyłem ją. No widzisz? Co jest? Czekajcie, co tu się dzieje? O. Mamy zero schwytanych. Popijcie. Bardzo nie, dobrze. Co my zrobimy? Niedobrze. Patrzę, robimy tak. Co ty zrobiłaś z... Mieliśmy już... Ej, dlaczego ty do mnie strzelasz z łuku? Ja nie... Gadamy teraz o poważnych sprawach, no. Czekaj, ja nie mam nawet łuków, ekwipunku, o czym no ty tak, no, ja też mogę sobie wyrzucić łuk. Dobra, nieważne, nie rób tak więcej po prostu. Strzeliłeś w kolano, sam sobie strzeliłeś w kolano. Nieprawda, że... Tak, sam sobie. Tak, bo nie chcę ci się sprzątać. Co ty robisz? No ja cię nie biję. Co no ty jak to mnie nie bijesz, to przecież przed chwilą mnie uderzyłaś. Nie, to nie byłam ja, no coś no się wcale wydawało. Dobra, nieważne. No. Po prostu trzeba się skupić i schwytać ich. No dobra, no złapać trzeba, ale... Lepiej pilnować przede wszystkim. Ale to nie jest takie łatwe, jak nam już Szybson uciekł. Ja bym tutaj nie próbowała i generalnie to jest dosyć ryzykowne, muszę przyznać. Takie łapanie... Mamy tu TFI. Ja bym tego nie robiła w sumie. Wiesz co, ja bym tutaj... Co to jest? Kto postawił to TNT? No palionka, nie stawiaj TNT. No co, ty chcesz wystawić naszą bazę? No to, a co ty myślisz, jak ty że ostatnio? O tak. I nagle sobie wychodzisz i nagle sobie dobra. TNT leży. No na pewno. Dobra, ja nas nie obrażasz. Ej, no co ty robisz? Ale no nie musisz mnie bić. Teraz to nie byłam ja. Teraz cię uderzę. Teraz cię uderzę. Tak. Ej. No to nie ja jestem. Ja tutaj normalnie chodzę sobie po bazie, a ty mnie tutaj... Ja nie wiem, naprawdę, Yeti, ja się zaraz wyprowadzę, jak tak będzie Ej, dalej. Ej, co ty robisz? Dlaczego ty niszczysz te łóżka? Nie, no bo ja się wkurzyłam trochę, bo ty mnie o jakieś rzeczy osądzasz, których no, nie robiłam. No bo to ty byłaś. Nie byłam ja. Ja do ciebie nie strzelałam. W ogóle to jest podejrzane, może tu jakieś duchy mieszka. Ej, Yeti, za tobą! Patrz, no i znowu ty... No jak ty to zrobiłaś? No ja to zrobiłem! No to byłeś ty, no nie pamiętasz, czy to masz już zaniki pamięci, Yeti? Co ty mówisz, to nie byłem ja! Zaniki pamięci masz i tyle, po prostu musisz jakieś leki wziąć na pamięć, bo to jest masakra, że... Ała! No i kto ktoś nas bije? Nie, to jest za ciepło chyba, mi się wydaje, Yeti, że to jest za ciepło, wiesz, i ciebie biją z tego ciepła. Bo ty potrzebujesz zimna więcej, weź zjedz trochę śniegu. Śniegu musisz zjeść. Co, zjedz trochę śniegu? Jedź, ty też trzymaj. Ja też, no, bo bije nas chyba od tego ciepła, bo za ciepło tu jest. Uwaga, ej, palionka, weź ją, dlaczego ty to postawiłaś? Postawiłam, no chyba ci powaliło. No postawiłaś, no oczywiście, nie, teraz mi nie mówisz, że tego nie postawiłaś, dobrze wiem, że to zrobiłaś. Nie, to nie byłam ja, a widziałeś w ogóle, Yeti, że się drzwi za nami zamknęły? To jest, ja bym, wiesz, to sprawdziła no, na dół. Przeciąg tu jest tak zimno, wiatr wieje. A chodź na dół, Yeti. Ja bym sprawdziła, bo tutaj mi się wydaje, że może ktoś się z dołu włamał do nas. Co ty na to? Że ktoś tam... A kto mógłby to być? Ja nie wiem. Może jakieś duchy przeklęte jest to miejsce. No może tak być. Ja nie wiem, może jakieś... A nie wiem, Yeti, może to ty. Może twoja droga, ten, dwubiegunowość czy coś. Co? Dwubiegunowość, Yeti, no. Jaka dwubiegunowość? Chyba twoja dwubiegunowość, dzieje? Przecież to ty wszystko robisz. Ja nic nie robię, no dobra, patrz, ja teraz postawię ci nic. Teraz ja postawiłam, o widzisz? No dobrze, no wiem, dlaczego to robisz i specjalnie to robisz. Ale wcześniej to nie byłam ja, no mówię ci, Yeti. Tak, to ciekawe, skąd masz TNT? No bo zabrałam to wcześniej, bo ktoś nie, je puszcz. Nie, to jest żadne płacenie. Palionka, co ty robisz? Specjalnie to zrobiłaś, jak jadłem i zamknęłem oczy na chwilę. No zobacz, co ty zrobiłaś, no. Nie, Yeti, to już są przesady, że jest przesada. Yeti, co ty zrobiłaś, no znowu? Nie, teraz byłaś z tym palionka. Nie mówisz mi, przestań, co ty robisz? No nie mojego lokum. Ja nie miałam tutaj TNT w ręce. Nie, dobra, Yeti. Dobra, kto tutaj jest? Dobra, ktoś tu chyba jest, mi się wydaje. Nie wiem, czy ktoś tu jest. Ja podejrzewam. Jeżeli ktoś tu jest, to ma naprawdę zaraz przesranę. Nie, ale spokojnie, Yeti, czekaj, musimy chodzić na górę jednak. Wracamy, jeżeli... Zniszczę go, kto tutaj jest? Poczekaj, ej, ktoś z łuku strzelał. Co? Jak jest strzała? Nie. No gdzie jesteś, cwaniaczku? O nie, chyba mnie odkryli. Był ktoś. Niech on jeszcze raz TNT postawi, a ja wtedy sprawdzę, gdzie on jest i naprawdę, on będzie... Ej, zniszczymy go, gdzie on tylko jest, no pokaż mi się. On będzie mieć przewalone, dobra, nie, czekaj, tutaj go chyba nie ma, może on uciekł na górę. Chodź na górę szybko. Ej, ej! Co? Ktoś tu strzelał.
Chyba widzieli łuk. Ktoś tu jest. No, ktoś tu jest. Jest tak, na pewno ktoś tu jest. Jestem tego pewien, że ktoś tu jest, bo to jest chory. Gdzie jest? Coś tu nie gra, czekaj. Weź miecz i sprawdzaj. Patrz, używaj miecza, jak uderzysz w coś, to znaczy, że ktoś tu jest. Dobra. Używaj miecza, wal z miecza cały czas. Ale tu muszę ich ściągnąć, Biegnij za tym TNT! Uciekamy stąd, dobra, idziemy stąd. Dobra. Uderzyli mnie i się nie zorientowali, ale jazda. To musi być ktoś. Dobra, widzowie, uciekam. Za to miejsce, szybko! Musimy złapać tego śmieszka, czy kimkolwiek. Dobra, jestem poza, widzowie. Mówiłem ci, paniąka, jakie oni są. Musimy go złapać, ktoś tu musi być! Nie złapią mnie. Dobra, wychodzimy, bo mi się i tak potka kończy, widzowie, patrzcie. 40 sekund mi zostało do końca, idealnie, ale paliunka mnie uderzyła, normalnie mi ciosa sprzedała i nie zauważyła tego w ogóle. Nie wiem, jaki cudem to się stało, ale dobra, udało się, troszkę ich potrolowaliśmy. No niestety nie udało mi się zrobić tego tak, jak planowałem, bo ja chciałem zrobić tak, żeby oni się nie zorientowali, że ja tam w ogóle byłem, wiecie. A wyszło na to, że się zorientowali i domyślili się, że ktoś tam jest. A chciałem ich poróżnić, chciałem ich tam skłócić i no niestety mi się nie udało, tak jak planowałem. Czy jestem w stanie tu... Nie jestem w stanie użyć tutaj tej elytry. Dobra, no nieważne, w każdym razie uważam, że troll bardzo udany. Wydaje mi się, że udało nam się ich strollować całkiem dobrze. Ja wracam w tym momencie z powrotem na Palionowo. Nie Yetiowice, bo nigdy to się będzie nie nazywało Yetiowice, to zawsze będzie Palionowo. Wracam z powrotem, no póki co mieszkam w domku Dave'a, ale myślę, wydaje mi się, że ten, że to mam pod tostem, tą swoją bazę, to ona już naprawdę zaczyna przypominać powoli mój dom, więc czuję się tam coraz swobodniej. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.